Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę przedstawić Ci analizę 10 rzeczy, które opłaca się bądź nie opłaca się ich kupić. Jeśli zastanawiasz się, czy lepsze jest na przykład używane auto, czy lepiej kupić nowe, czy warto inwestować w mieszkanie, czy może lepiej wynająć to mieszkanie, czy warto kupować nowy telefon, ten film będzie właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! Nagrywam ten film jako zestaw takich subiektywnych opinii moich na pewne tematy, ponieważ zadajecie wiele pytań właśnie, Krzysiek, czy opłaca się kupić to, czy opłaca się kupić tamto. Chcę w jednym filmie odpowiedzieć na większość właśnie z tych tematów, które poruszacie. Mam nadzieję, że będzie to dla Was wartościowe i od razu mówię oczywiście, że to jest moje subiektywne zdanie i tutaj każdy z Was, czy każda z Was powinien sam ocenić, czy coś jest warte swojej ceny, czy coś warto kupować, czy lepiej nie. No i pierwszym punktem tutaj będzie drogi sportowy samochód. Wielu mężczyzn, to widać zresztą po wyświetleniach na YouTubie, pasjonuje się jakimiś Ferrari, Lambo, tego typu samochodami, no i myślą sobie i marzą o tym, że kiedyś też taki samochód będą posiadać. Natomiast nie biorą pod uwagę tego, że kupno tego typu samochodu to nie jest tylko to, że ty musisz mieć 7-cyfrową kwotę na koncie, czyli mieć koło 1 000 000 złotych, żeby kupić sobie na przykład taki właśnie supercar, ale również są to koszty utrzymania. No i tutaj już pojawia się właśnie pierwsza zagwozdka. Wielu moich znajomych zresztą właśnie mają takie samochody, ale tylko i wyłącznie dlatego, że oni tych pieniędzy mają o wiele więcej niż to auto jest warte. Natomiast wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na przykład utrzymanie takiego Ferrari, które kosztuje 1 000 000, kosztuje około 10% wartości auta. Więc jeśli ty kupujesz sobie tego typu samochód i chcesz go później poprawnie serwisować, bo przecież nie będziesz lał do silnika oleju od frytek i nie będziesz, wiesz, jeździć do serwisu gdzieś tam do pana Mietka zza rogu, tylko musisz to serwisować profesjonalnie, bo inaczej to się wszystko rozleci. Musisz wydać około 100 tysięcy złotych przy na przykład aucie za 1 000 000, żeby móc je w pełni serwisować, wymieniać na bieżąco właśnie hamulce, opony, szczęki, tego typu wszystkie rzeczy. Części eksploatacyjne i serwis są tutaj bardzo drogie, nie mówiąc już o ubezpieczeniu. Więc i ewentualnie, jeśli wziąłbyś jeszcze leasing, no to wtedy też mogą te opłaty wzrosnąć. Więc musisz liczyć i kalkulować to, że na takie auto wydasz 1 000 000 złotych, ale w ciągu kolejnych 10 lat wydasz kolejny 1 000 000 właśnie na utrzymanie i jeżdżenie tym. To nie są tanie rzeczy, to nie są tanie rzeczy i tutaj powinieneś mocno się zastanowić, zwłaszcza na przykład kupując używany taki samochód, zastanów się, ile mogą kosztować części i eksploatacja tego, żeby nie było tak, że kupisz sobie auto, będziesz się cieszyć, bo wydałeś 200-300 tysięcy, zbierałeś 10 lat na ten samochód, no i padnie ci skrzynia i znowu musisz kolejne 200 wydać, no bo nie kupisz zamienników w tanich Finach do Lambo, nie? Więc tutaj się mocno zastanów, zwłaszcza, że wynajęcie takiego samochodu wcale nie jest drogie. Już za kilka tysięcy złotych właśnie możesz za dzień mieć wynajem. No i teraz policz sobie, ile też byś takim autem jeździł i gdzie byś się nim ścigał. Ja wiem, bo kiedyś miałem sportowy samochód z 5-7 litra takiego Pontiaca, ponad 300 koni. Mocy i widziałem w Krakowie, że większość czasu po prostu to nie była przyjemna jazda, bo takie auto nieprzyjemnie jedzie w korkach. Ono nie startuje przyjemnie, żeby jechać 2 na godzinę i za chwilę się zatrzymać. Nie jest do tego przygotowane. A w większości przypadków takiego codziennego jeżdżenia, no nie masz się gdzie rozpędzić, szaleć i wykorzystać w pełni potencjału tego auta. Więc jeśli nie jesteś jakimś pasjonatem wielkim, na tyle, żebyś już interesował się sportową jazdą na torze, zwłaszcza, że torów w Polsce, no co nie miara, słyszałem ostatnio, że w Poznaniu anulowany był właśnie jakiś czas temu. Tam znajomi mi mówili, jakiś tam duży zlot, czy wyścig, czy coś takiego, bo po prostu za głośno te auta hałasowały. Więc sprawdź zawsze, czy faktycznie w praktyce będziesz z tego korzystał, bo może się okazać, że będzie to utopiona inwestycja. Punkt drugi to jest motorówka, czy jakiś w ogóle pływający obiekt. I tutaj znowu podzielę się z Tobą moim doświadczeniem. Ponieważ kupiłem parę lat temu jet ski bardzo mocne, 260 koni na pokładzie, słuchajcie, w takim małym sprzęcie, no to jest kilka sekund do setki na wodzie, więc to jest nieprawdopodobne przyspieszenie. Bardzo fajnie się tym jeździło, ale znowu, jak zauważyłem, że w pierwszym roku byłem na 10 wycieczkach, czyli jeździłem w sumie 10 dni tym jet ski. Jak zauważyłem, że w drugim roku już w ogóle nie jeździłem, bo tak się poskładało, bo przygotowywałem się do Ironmana później, nie miałem za bardzo czasu, a później lał deszcz, były duże fale, na które też trzeba uważać, bo właśnie tutaj wczoraj czy przedwczoraj tam kilkadziesiąt osób się utopiło właśnie na falach, między innymi też na jet ski ludzie mieli wypadki, więc... To jest jedna kwestia. Ile faktycznie będziesz tego typu pojazdu wodnego, bo to od jet ski poprzez motorówki małe, jakieś łódki, aż po wielkie jachty.
I teraz pytanie, ile czasu będziesz to używał? Czy nie bardziej ci się opłaca po prostu wynająć? Bo takie jetski na przykład nowe kosztuje, ja kupiłem używane, ale nowe kosztuje około 70-80 tysięcy złotych i naprawy to musisz liczyć, że będą liczyć koło znowu 10% rocznie. Naprawy i utrzymanie. Też trzeba to gdzieś trzymać przecież, bo nie po, o ile jetski sobie pod domem zaparkujesz, o tyle łódź czy jacht, no to już nie bardzo. On musi stać w jakimś tam porcie, musi mieć tam swoje miejsce, które drogo kosztuje, musi mieć ludzi, którzy tym się zajmują, bo przecież ci to wszystko zgnije, zajdzie glonami, jeśli nie będzie cały czas i zardzewie, jeśli nie będzie na bieżąco serwisowane. Więc tu znowu, nawet przy większego typu jachtach, które już wymagają, żeby mieć stałego kapitana, który zajmuje się tym i jeszcze jakieś osoby do pomocy, to nawet od 10 do 20% wartości kosztować cię to będzie rocznie. I znowu tutaj będziesz sobie zbierać, na przykład, żeby kupić sobie jakiś tam na Mazurach jacht czy motorówkę za na przykład 200 tysięcy, 300 tysięcy złotych i później się okaże, że ty co roku znowu musisz 50 dokładać, żeby w ogóle ten sprzęt cały ci się nie rozleciał, nie? I nie zaśniedział. Ja wiem, bo na jetski miałem właśnie, dlatego sprzedałem je między innymi, no bo zauważyłem, że taniej mi wychodzi i to wielokrotnie taniej po prostu wynająć sobie coś takiego, jak potrzebuję i dodatkowo nie jestem też uwiązany do miejsca, nie muszę tego zajmować się tym, martwić się o to, dbać o naprawy, mieć tego bólu głowy związanego właśnie z czymś takim. Co innego, jakbym spędzał 2 miesiące rocznie na wodzie i siedział i miał tam jakiś jacht i pływał sobie po świecie, no to oczywiście wtedy sprawa wygląda inaczej. Natomiast jak to ma być dla ciebie rekreacja, to może warto przemyśleć to swoje marzenie, bo może warto po prostu wynajmować ten sprzęt. Kolejny punkt, trzeci, to jest mieszkanie. Mieszkanie i tutaj wiele osób ma właśnie dylemat, czy wynająć, czy kupić. I znowu, tutaj wiele czynników wchodzi w grę, ponieważ jeśli na przykład kupujesz mieszkanie pod wynajem, masz wiedzę na temat inwestowania, na temat lokalnego rynku, wiesz, ile możesz się spodziewać i dodatkowo na przykład, nawet jak się posiłkujesz kredytem, to jesteś w stanie ten kredyt dosyć szybko spłacić, to wtedy może to być ciekawa inwestycja i może ci to przynieść dużo pieniędzy. Wiem, bo mam kilka mieszkań w Polsce, kilka tutaj w Tajlandii. W Tajlandii to udaje mi się dojść, no w tym roku to już w ogóle przechodzę wszelkie rekordy, może uda mi się dobić do 20 albo może nawet 25% właśnie w skali roku wartości mieszkania z wynajmu. Ale znowu, tutaj trzeba się na tym znać, trzeba mieć jakąś wiedzę, żebyś się nie wtopił w coś, że na przykład jakiś tam lokator później będzie ci mieszkał i nie płacił czynszu, że mieszkanie będzie mieć jakieś problemy prawne, czy problemy jakieś z mediami, czy problemy z takie, że po prostu dany teren się wyludni i nikt tam nie będzie chciał mieszkać. Więc znowu trzeba sprawę przemyśleć, ale jeśli kupujesz mieszkanie dla siebie, jeśli chcesz mieć mieszkanie dla siebie, to znowu zastanów się, czy jesteś już gotów, żeby zapuścić korzenie w tym miejscu. Czy jesteś przekonany, że właśnie tu chcesz mieszkać? Bo o ile kupno nieruchomości jest łatwe, o tyle sprzedaż, to już nie jest taka łatwa sprawa. Chyba że tam puścisz po jakiejś niskiej bardzo cenie, ale żeby zarobić na tym albo mieć jakąś dobrą cenę, to czasem latami trzeba czekać właśnie na to, żeby móc sprzedać, żeby znaleźć klienta. Zwłaszcza im droższa nieruchomość, tym trudniej właśnie ją sprzedać, tym mniejsza płynność jest na rynku. No i tutaj znowu warto się dlatego zastanowić i przede wszystkim policzyć to sobie. Można w Excelu wszystko policzyć, ile cię będzie kosztować mieszkanie, ile cię będzie kosztować wynajem. Wynajem co ci daje? Plusy. To, że jesteś całkowicie, praktycznie, no zależy na ile masz umowę, nie? Ale nawet jak masz długą umowę, no to najwyżej stracisz kaucję, ale jesteś w miarę elastyczny, możesz w każdej chwili się wyprowadzić. Wprowadzą ci jacyś wredni sąsiedzi, którzy codziennie będą puszczać technojazdę na full regulator i będą mieć jeszcze estradowe kolumny przy twojej ścianie i mogą uczynić z twojego życia piekło. Mogą się wprowadzić jacyś też znowu źli lokatorzy, coś się może zdarzyć, a wynajmując mieszkanie właśnie nie masz tego typu problemów. Zawsze możesz po prostu zmienić miejsce, w którym mieszkasz. Dodatkowo nie interesują cię wtedy wszelkiego rodzaju naprawy, nie interesują cię wtedy wszelkiego rodzaju jakieś usterki w mieszkaniu, z którymi trzeba sobie radzić, czy w budynku, czy w domu, który będziesz wynajmować. Minus jest oczywiście taki, że nie możesz tego miejsca spersonalizować. Ono nie jest twoje, to jednak nie jest ten twój dom. Czujesz, że to nie jest to twoje miejsce do końca, nie? Więc taki jest minus. Minus jest też taki, no, że wydajesz pieniądze, ale nic z nich nie masz. O ile mając swoje mieszkanie, no to ono może rosnąć na wartości, aczkolwiek sprawdź sobie na przykład w Polsce, w twoim rejonie, ja patrzyłem w Krakowie, no to w ciągu ostatnich 10 lat szału nie ma z tym wzrostem wartości. W zasadzie jest to kiepska inwestycja, patrząc tylko i wyłącznie nie pod wynajem, tylko pod wzrost wartości. Więc warto to wszystko policzyć. Posiadanie własnego mieszkania plus masz taki, że właśnie ono może wzrosnąć na wartości. Możesz je wynająć też później, jeśli ci się nie będzie podobać, jak znajdziesz kogoś. Możesz sobie je urządzić po swojemu. Możesz wiedzieć, że to jest twoje i praktycznie małe szanse, że ci ktoś to zabierze kiedyś. Więc mówię, wszystko ma plusy i minusy i tutaj warto policzyć i sprawdzić. Natomiast jeśli jesteś młodym człowiekiem jeszcze,
I wiązałoby się na przykład to, że miałbyś spięte na, wiesz, na styk swoje pieniądze i musiał brać kredyt, który później ciężko ci by było spłacać, to lepiej wynająć. Po co ładować sobie niepotrzebny stres? Lepiej odkładaj sobie pieniądze, zbieraj i w momencie, jak znajdziesz dobry deal, to wtedy będziesz w stanie coś kupić. Nie bądź tutaj po prostu w gorącej wodzie kąpany, no bo niestety może się okazać, że jakieś weźmiesz zobowiązania na siebie na 30 lat, których nie będziesz później w stanie spłacać, które przyniosą ci właśnie wręcz stratę, na przykład, jak to w przypadku frankowiczów było, i nałożą na ciebie niepotrzebny stres. Czwarty punkt to jest nowy telefon. Ja nie wiem, co ludzie mają, że jeśli chodzi o jakieś urządzenia inne, typu laptopy, to się tak nie podniecają, ale jak wychodzi nowy telefon, wszyscy muszą go mieć. Ja mam na przykład, używam iPhone'a SE, który jest iPhone'em 6S w obudowie iPhone'a 5S, czyli jest mały, fajny, ale ma filmy w 4K. I dla mnie ten telefon w zupełności wystarcza. Ja używam telefonu do jakichś notatek, ewentualnie do jakichś przypomnień, do pisania sobie czegoś, do przeglądania czasem internetu, jak jestem gdzieś poza domem i potrzebuję się czegoś dowiedzieć. I w sumie tyle. I nie interesuje mnie, nie potrzebuję szybszej mocy, nie potrzebuję lepszego aparatu, bo jakoś już nie kręcę za wiele tym telefonem, nie robię też nim jakichś mega zdjęć, więc nie jest mi potrzebny lepszy telefon, więc dopóki on się nie rozleci, to nie będę kupować nowego i mam nadzieję, że nie przestaną go produkować. Natomiast niektórzy mają jakąś manię, dla nich telefon jest odbiciem ich charakteru, jest reprezentacją w ogóle tego, kim oni są. No jakaś bzdura totalna. Charakterem twoim jesteś ty, to jak się zachowujesz, jak traktujesz innych ludzi, a nie to, jaki masz telefon w kieszeni. No i nie ma co patrzeć, bo naprawdę ja pamiętam, jak zwłaszcza w czas, jak byłem tam nastolatkiem, to jeszcze nie było telefonów komórkowych, a raczej nikogo nie było na nie stać, ale już tam miałem, jak miałem 20 parę lat, to już te telefony były, jeszcze nie smartfony, ale telefony, no i ludzie się tak tym jarali, gadali o tym, handlowali tymi telefonami, dla nich to był jakiś taki ważny element ich tożsamości. Dla mnie nigdy to nie było, ja miałem Nokia 320 chyba 8 lat i nie zmieniałem tego telefonu, już nawet jak smartfony weszły, to dalej jeszcze tą Nokię miałem, bo mi odpowiadała i spełniała swoje zadanie i wręcz dumny byłem z tego, że się nie daje frajerzyć na wydawanie wielkich pieniędzy właśnie na kolejny nowy model. Więc ja uważam tutaj, że zupełnie powinieneś patrzeć pod względem swoich potrzeb. Telefon nie musi dla ciebie być stacją kosmiczną i od razu jakąś stacją do generowania grafiki, więc niekoniecznie musisz potrzebować cały czas najnowszych modeli, najnowszego wszystkiego, zwłaszcza, że to jest zawsze drogie na początku właśnie, żeby zebrać śmietankę z rynku od tych ludzi, którzy no nie wytrzymają bez nowego modelu, muszą mieć dzień przed premierą już coś zamówione. Według mnie kupowanie cały czas właśnie jakichś super modeli jest nieopłacalne. Kolejna rzecz, punkt piąty, to jest biznes klasa w samolotach, już nie mówiąc o pierwszej klasie. Uważam, że jest nieopłacalna, bo latałem bardzo dużo po świecie i w klasie ekonomicznej, i też czasem mi się zdarzało w klasie biznes, ale to już dużo rzadziej. Dlaczego jest nieopłacalne? Podam ci przykład. Jak my z żoną lecimy do Polski, to stąd bilet z Tajlandii, w drugą stronę wiem, że można tanio dosyć przylecieć, ale stąd tam i z powrotem lot kosztuje około 3000 zł. Normalny w klasie ekonomicznej. Więc ja płacę za siebie i za żonę 6000 zł. Gdybym chciał wziąć sobie biznes klasę w tych samych liniach, zapłacę około 10000 zł w najtańszych liniach. Więc sumarycznie za wyjazd jeden taki z żoną, jak sobie lecimy na przykład do Polski, to jest albo 20000 albo 6000 zł. 14000 zł różnicy za to, że będę miał troszkę wygodniej przez tych w sumie w samolocie, ile ja spędzę, 11 godzin. Więc przez 11 godzin za 14000, czyli no i w drugą stronę, czyli 22 godziny za 14000, czyli płacę gdzieś tam 800 zł mniej więcej, tak? No 700 powiedzmy, koło 700 zł płacę za godzinę siedzenia w lepszym komforcie, który nie do końca musi być fajny, bo niektóre samoloty mają super biznes klasę, że sobie rozłożysz łóżko na płasko, ale niektóre te zwłaszcza skośne mają tak, że miejsce na nogi jest tak wąskie, że to jest po prostu niewygodne. Ja jestem też szeroki bardzo, więc moje barki się nie mieszczą, więc i tak muszę siedzieć ogurt przykurczony i płacąc za to 700 zł za godzinę. Warto się zastanowić, czy jest to jakaś przyjemność. Według mojej oceny nie jest to warte. Może jakbym miał na koncie na przykład 100 milionów czy 200 milionów dolarów, to bym wtedy nie zwracał na to uwagi, ale nawet mając kilka tych milionów w gotówce, dalej patrzę na to, bo jest różnica i to wam powie każdy człowiek, który dorobił się sam swoich pieniędzy, że jest różnica pomiędzy wydawaniem pieniędzy, a pomiędzy marnowaniem pieniędzy.
pomiędzy marnowaniem pieniędzy. Wielu osobom się wydaje, że bycie milionerem to jest tak jak tam osoby jakieś z Instagrama, które po prostu chodzą, rzucanie pieniędzmi na lewo, prawo, jeżdżenie w Lambo i tam trąbienie na laseczki i tak dalej i wrzucanie jakichś tam tanich dziewczyn do samochodu. No umówmy się, moi drodzy, to jest tylko na jakichś głupkowatych filmach dla nastolatków i większość osób, które ja znam, które są milionerami, po prostu szanuje swoje pieniądze i patrzą na to, wydają. Czasem warto jest wydać na coś pieniądze, żeby mieć dobrą jakość, żeby mieć fajny komfort życia. No ale 700 zł na godzinę, sam sobie policz, co byłbyś w stanie na przykład kupić właśnie za takie 14 tysięcy dla siebie i być może lepiej wydać jakoś te pieniądze i lepiej je zagospodarować. Nie opłaca się. Punkt szósty, drogi komputer. Znowu to jest kwestia, która no dla mnie nigdy nie była jakąś wielką podnietą. Nie musiałem tam tuningować, nie pasjonowało mnie to. Może dlatego, że nie grałem za bardzo w gry. Więc nie potrzebowałem jakiegoś superkomputera. Aczkolwiek od momentu, kiedy kupiłem sobie MacBooka Pro, wydałem na niego wtedy około 12 tysięcy złotych. Mam do dzisiaj ten komputer, już tam 4 czy 5 lat. No jedna z najlepszych inwestycji mojego życia. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim przestałem walczyć z komputerem swoim. Moje narzędzie pracy, nad którym spędzam w zasadzie w każdej swojej firmie 80 czy 90% czasu właśnie, który wykorzystuję kreatywnie, ale nawet robiąc doktorat, pisząc i tak dalej, zajmując się innymi rzeczami, rozmawiając z rodzicami, używam tego komputera, więc jest to dla mnie przynajmniej parę godzin dziennie każdego dnia mojego życia jest użytkowany. Więc tu jak najbardziej uważam, że jest to warte, jeśli potrzebujesz w ten sposób działać. Dla mnie na przykład zakup właśnie MacBooka to było to, że przestałem walczyć z komputerem, przestałem walczyć ciągle jakieś update'y, instalacje, wirusy, różne inne pierdoły, przeinstalowanie systemu, jakieś pliki głupiące się i tak dalej. Przestało mnie to interesować. Dawniej jak miałem właśnie peceta, jeszcze Towera, dobrego nawet też, ale ciągle była walka, ciągle coś się w nim psuło, ciągle coś trzeba było wymieniać, ciągle walczyć przede wszystkim z tym systemem. I za każdym razem jak się komputer zawiesił i straciłem swoje dane, to tyle stresu i wnerwienia, gdzie na tym komputerze absolutnie, no uważam, najbardziej wartościowy jest system. Jest system, który po prostu zapisuje mi pliki na bieżąco, że nie tracę danych, który jak się powiesi raz na dwa miesiące, to wystarczy minuta czasu, reset i komputer działa z powrotem tak jak działał, nic nie tracisz, nic się nie wiesza, nic nie przestaje funkcjonować, więc jak najbardziej uważam to za dobry zakup. Jeśli zwłaszcza używasz komputera do pracy, spędzasz przy nim dużo czasu swojego, to powinieneś zainwestować w naprawdę dobry sprzęt i tu polecam MacBooka wszystkim. Trzeba się przesiąść, tydzień płaczu jest naprawdę, bo tam wszystko jest inaczej, ale później jak się przyzwyczaisz do właśnie tego typu myślenia, jest to dużo łatwiejsze. Po prostu dla mnie komputer jest teraz przedłużeniem moich rąk. Nie muszę się zastanawiać, tak jak robię coś rękami, nie muszę się zastanawiać i cały czas ich serwisować, o tyle komputera tak samo, on po prostu działa. Kolejny punkcik siódmy, nowy samochód. Mówiłem w pierwszym punkcie o drogich samochodach i super samochodach, a tutaj analiza inna. Czy lepiej kupić nowy samochód, czy lepiej kupić stary samochód? No i tu jest duże pytanie i ja jestem i teraz mam samochód, który kupiłem jako nowy. Miałem też w przeszłości samochody, które kupowałem jako używane, albo nawet bardzo stare i uważam, że wszystko zależy od Twoich możliwości finansowych. Mnie było stać na to, żeby sobie kupić auto za prawie 200 tysięcy nowe z salonu i jestem z tego bardzo zadowolony. Dlaczego? Ponieważ dobre auto wybrałem, z którego jestem mega zadowolony, jeździłem autami za 400 i naprawdę bym się nie zamienił, bo odpowiada mi w 100%, w 1000%. Jest fantastyczny ten samochód, jakby się ktoś pytał, Nissan Tiana, nie ma takiego auta w Europie. Tutaj jest na Azję w zasadzie tylko produkowane, jest też wersja Altima w Stanach Zjednoczonych, ale tam to jest bardzo zubożone auto i bardzo takie biedne pod względem wyposażenia i w ogóle właśnie tam opcji, które są w tych najniższych cenach dostępne. Natomiast tutaj w Tajlandii jest to samochód produkowany w kraju, więc też łatwo jest z serwisami i tego typu rzeczami. Natomiast znowu, ja jestem teraz zadowolony. Mam ten samochód już tam 4 lata około i funkcjonuje on fantastycznie. Działa fantastycznie, nie ma z nim żadnych problemów. Regularnie jeździmy po prostu na serwis, żeby wymienić oleje i jakieś rzeczy. Natomiast działa wyśmienicie, po prostu tak siedzi na drodze. Zresztą tam Nissan naprawdę fajne technologie stosuje. Zwłaszcza w takim aucie z tego segmentu cenowego, tam poniżej 200 tysięcy, kamera na przykład właśnie dookoła samochodu z czterech stron, że przy parkowaniu no to jest bajka, fotele robione gdzieś tam razem z NASA i faktycznie nawet 10 godzin jadąc w trasie zupełnie się człowiek nie męczy, zawieszenie jest z Porsche w tym samochodzie, więc wszystko jest tak jak trzeba, wszystko gra po prostu, fantastycznie jeździ, nie ma biegów w ogóle, bo jest szynia CVT, która też fantastycznie przyspiesza, działa dynamicznie, no wszystko jest fajne i to jest fajny nowy samochód, z którego jestem szczęśliwy. Natomiast wcześniej w życiu też używałem właśnie, miałem i sportowy samochód dosyć stary, miałem Deunexia od taty, jeździłem też jakimiś innymi autami i
uważam, że też akurat posiadanie jakiegoś tam starszego samochodu, jeśli dobrze trafisz i po prostu nie wkopiesz się właśnie w jakiś drogi model, gdzie serwisowanie będzie no po prostu drenować ciebie wszystkie pieniądze, uważam, że też jest ok. Jeździłem starą Nexią, która, no jeździłem ją w zasadzie do momentu, aż już cała zaczęła na tyle rdzewieć, że się zaczęła rozlatywać i zaczęło mi wiać przez drzwi po prostu i śniegiem do auta zawiewać. No i wtedy niestety musiałem się rozstać z tym samochodem. Chyba za 1000 zł ktoś go wziął. Natomiast zjeździłem nim całą Europę nawet i tak mimo tego, że już miał swoje lata. Więc uważam, że akurat tutaj, zwłaszcza w Polsce, bo w Polsce samochody używane są bardzo tanie. Są bardzo tanie, za 30-40 tysięcy możesz sobie kupić Audi A8 na przykład 15-letnie. Mniej więcej, tutaj poprawcie mnie, już dawno nie patrzyłem na ceny, ale jeszcze tam jak w Polsce mieszkałem, to widziałem właśnie, że tego typu limuzynę możesz kupić bardzo tanio. Tylko zastanów się później, czy serwis dalej będzie taki tani, czy części znowu kupisz, jak ci siądzie skrzynia, głowice, czy jakieś inne ważne części, czy silnik sam, czy będziecie w stanie, po prostu czy będziesz w stanie naprawić ten samochód tak tanio, bo może się okazać, że drugie tyle niż włożyłeś w auto, to pierwsza naprawa ci zje od razu. Więc tu się zastanowić trzeba naprawdę przeszukać, ja się za bardzo tym nie interesuję. Rynkiem używanych samochodów i tego, co jak się naprawia, więc warto się zainteresować wcześniej przy zakupie, po prostu sprawdzić, jeśli chodzi o niezawodność, dobrze wybrać model, znaleźć kogoś, kto jest w stanie ci doradzić dobrze z tego typu samochodem, bo tak jak mówię, jeśli stać cię na nowe auto i nie jest to dla ciebie wydatek na zasadzie takiej, że będziesz musiał później przez 2 lata jeść gruz i popijać wodą, no to jest okej. Natomiast jeśli masz się, wiesz, siłować wszystkie swoje pieniądze i swojej rodziny i sprawić, że twoje dzieci będą gdzieś tam żebrać po ulicach, bo nie będą mieć co jeść, bo ty chciałeś sobie kupić nowe Audi, no to już nie jest to wtedy inteligentny wybór, nie? Natomiast tak jak mówię, w Polsce tanie są, w Polsce auta używane są bardzo tanie, więc wtedy warto i jest to w miarę opłacalne. Natomiast na przykład tu w Tajlandii auta używane są bardzo drogie z kolei, bardzo trzymają auta swoją cenę. Tu nikt nie przywozi z Niemiec, czy tak jak w innych tam, z innych krajów do Polski te auta wszystkie lądują, no to tu czegoś takiego nie ma, raczej z Tajlandii auta lądują właśnie na wszystkie kraje ościenne. No i tutaj opłaca się dużo bardziej kupić nowy samochód. 8. punkt, drogi rower, ale tu nie mówię tylko o rowerze, tylko mówię ogólnie o pasjach. I tutaj wszystko znowu zależy od tego, jak mocno jesteś wkręcony w jakąś pasję. Ja kupiłem sobie, zresztą tutaj w biurze naprzeciwko mnie, jak właśnie nagrywam, stoi rower, w który w sumie włożyłem razem z całym osprzętem prawie 30 tysięcy złotych, w momencie kiedy zainteresowałem się mocno triatlonem. Zaczęła to być moja zajawka i przez prawie 2 lata towarzyszyła mi w życiu, no praktycznie codziennie. I uważam, że tak, że był ten rower wart swojej ceny, nie patrząc głównie na to, że super było coś 2 gramy lżejsze i tak dalej, co po prostu to, że mogłem mu zaufać. Że mogłem mu zaufać na tyle, już zwłaszcza później, jak się nauczyłem, jak właśnie wszystko powinno się serwisować i tak dalej, to po prostu wiem, że ten rower jeździ i on mnie nie zawiedzie. Że jak biegi wskakują, to zawsze wskakują, a nie zastanawiam się, co się dzieje z przerzutką. Że jak hamulce mają hamować, to hamują i tak dalej. Więc tu akurat uważam, że jeśli masz naprawdę swoją pasję, coś, co ci cieszy, coś, co wypełnia lata twojego życia, to jest to warte twoich pieniędzy. To jest warte twoich pieniędzy. Życie nie polega tylko na tym, żeby cały czas oszczędzać, żeby cały czas żyć w ascezie, tylko na tym też, żeby cieszyć się tym życiem, zwłaszcza właśnie, jeśli coś jest twoją pasją, coś jest naprawdę twoją największą zajawką życia, to wtedy warto. Nawet jeśli samochód jest twoją zajawką życia, to też wtedy warto, jak najbardziej. I mówię, niektóre rzeczy mają swoją jakość. Trzeba zawsze patrzeć po prostu na stosunek jakości do ceny. Bo na przykład ja mógłbym sobie kupić rower za 60 tysięcy, tylko pytanie, czy ja bym w ogóle zauważył nawet, czy on się czymś różni od tego za 30. Być może by się w ogóle nie różnił i też przypuszczam, że ja na przykład, jako nie jakiś profesjonalny sportowiec, nie zauważyłbym tej różnicy. Czy wydając 100 tysięcy nawet na rower tam z osprzętem cały. No byłoby to zupełnie bez sensu, więc akurat kupowałem rzeczy takie, które uważałem, że są wartościowe, że są ok, i nie patrząc, nie jakieś topowe wersje koniecznie, ale po prostu wersje takie, które już są bardzo dobre. Więc mówię, tutaj warto patrzeć, czy coś jest twoją pasją, ale też nie łapać po prostu zajawki od razu, że będziesz się wypruwał ze wszystkich pieniędzy, jakie masz, tylko z powodu tego, że tydzień temu ci się coś spodobało, nie? Różne są rzeczy, różne ludzie mają zajawki, ten ma wspinaczkę, ten ma rower, ten ma coś innego i warto, naprawdę to powinno być miejsce właśnie, gdzie my też wrzucamy swoje pieniądze, bo po to pracujemy, żeby się cieszyć tym życiem. I od razu tutaj, jeśli chcesz się naprawdę cieszyć swoim życiem, chcę cię zaprosić gorąco na 2 szkolenia, które poprowadzę w najbliższą niedzielę. Będą to szkolenia właśnie dotyczące pośrednio bądź bezpośrednio finansów, bo o 13 godzinie poprowadzę dla ciebie szkolenie Akademia Biznesu, gdzie będę uczyć was wielu rzeczy na temat marketingu internetowego. Właśnie tego, w jaki sposób odnaleźć się na Facebooku, na AdWordsach, w jaki sposób działa ten marketing, co to są lejki sprzedażowe, co to są testy AB,
w jaki sposób nam udaje się w firmach dojść do milionowych zasięgów. Pokażę wam to wszystko i opowiem też również o innych formach marketingu. To będzie o godzinie 13:00, darmowe szkolenie. Tutaj wystarczy się zapisać pod tym filmem, w komentarzu pierwszym, podpiętym, znajdziesz od razu link właśnie z zapisem. I drugie szkolenie o godzinie 17:00, też darmowe, to będzie szkolenie na temat zarządzania finansami, na którym będę uczyć cię właśnie, w jaki sposób zacząć ogarniać te finanse, żebyś ty rządził swoimi pieniędzmi, a nie pieniądze cały czas decydowały o twoim życiu. Większość ludzi żyje tak, że niestety pieniądze decydują o ich życiu. Oni muszą spędzać 10-20 godzin codziennie, no 20 to nie, ale 10-11 nawet godzin, bo do jazdy się liczy jeszcze, nie, i tak dalej, nadgodziny. Spędzają w jakiejś pracy, którą nie zawsze lubią, po to, żeby zarobić te pieniądze. Wtedy pieniądze dominują ich życiem. Większość swojego życia spędzają w pracy, której być może nie lubią. Natomiast ja chcę sprawić, żebyście wy mogli mieć zajęcie, bo niekoniecznie może to być praca, kariera, freelance, biznes i tak dalej, ale taka, która daje ci dużo satysfakcji, która przynosi ci fajne pieniądze, takie, których oczekujesz, która nie jest dla ciebie ciągłym kłębkiem stresu, tylko przynosi ci raczej przyjemność i satysfakcję z tego, co robisz, bo generujesz wartość dla innych ludzi, jesteś dumny ze swojej pracy, chodzisz z wypiętą piersią właśnie dlatego, bo robisz coś fajnego. Chcę was nauczyć właśnie, jak to robić, jak później osiągnąć bezpieczeństwo finansowe, jak osiągnąć wolność finansową, jak zaplanować sobie całą tą przyszłość właśnie, tak żeby nie pod względem finansowych najbliższych 10, 20, 30 lat, żeby nie borykać się całe życie z finansami, żebyś nie musiał każdego miesiąca na początku zastanawiać się, czy ci starczy pieniędzy, czy możesz sobie coś kupić i tak dalej, tylko właśnie, żeby pieniądze były dla ciebie jakimś narzędziem, a nie decydowały o całym twoim życiu. Jeśli chcesz się tego nauczyć, to 17:00 darmowe szkolenie w tą niedzielę, zapisz się koniecznie tutaj, masz linka pod tym filmem. A my jedziemy dalej z tematem. Punkt 9. Czy opłaca się jadać w drogich restauracjach? No i to mówi człowiek, który pomimo posiadania dużej ilości pieniędzy jada na przykład często w jakichś ulicznych restauracjach w Tajlandii, gdzie jedzenie kosztuje 3 zł za osobę. Tak, lubię jedzenie street food, zwłaszcza w Azji, to jest coś przepysznego. To jest fantastyczna rzecz, która jest często i bardzo często lepsza od jakiejś drogiej restauracji. I powiem ci z doświadczenia mojego, gdzie, tak jak mówię, podróżowałem dużo po świecie, jeździłem po różnych krajach, jadałem w różnych restauracjach i w takich, których za osobę musiałem zapłacić 1000 czy 1500 zł i w takich, gdzie jedzenie kosztowało 2 zł za osobę. I powiem ci tak, że tutaj nie ma reguły. Tutaj nie ma reguły. Potrafiłem jadać, wydać 1500 zł i zjeść jedzenie, które naprawdę było obrzydliwe, najgorszego steka w życiu, który kosztował paręset złotych sam stek, a moja żona po prostu robi 10 razy lepszy stek w domu. I zapłacić tyle za w dodatku jakieś tam bez fajerwerków restaurację. I uważałem naprawdę, jakby mnie ktoś okradł po prostu z pieniędzy. Nie było to warte swojej ceny, ale też potrafiłem, na przykład mamy restaurację tu znalezioną na Phukecie, gdzie zjemy fantastyczną z żoną zawsze jagnięcinę, wydamy na to tam 200 zł na przykład za dwie osoby, no ale tam jest taka jagnięcina, że po prostu człowiek wypada z butów. No niesamowite, w życiu nie jadłem tak dobrego mięsa, jeszcze z warzywami, z różnymi dodatkami, świeże soki, jakieś takie specjalne, no fantastyczna rzecz. Natomiast tak jak mówię, a na drugi dzień, czy jeszcze tego samego dnia na przykład, później na kolację pójdziemy i wydamy parę złotych. Więc tutaj nie ma zasady i żebyś nie był w żadnym stopniu, nie kierował się właśnie ceną przy wyborze restauracji, że jak ona jest droga, to na pewno będzie dobra. Szczerze mówiąc, 80% drogich restauracji uważam, że są kiepskie. Że naprawdę żarcie jest kiepskie, nie jest warte swojej ceny. Nawet więcej, 90%. 90% są takie jednostkowe przypadki, gdzie naprawdę będziesz zaskoczony. Gdzie każdej złotówki nie będziesz żałować, absolutnie jeszcze zostawisz wielki napiwek, bo będziesz zaskoczony tym, co po prostu trafiło do twoich ust. Więc warto tutaj poszukać opinii na internecie i przede wszystkim też popytać znajomych, dowiedzieć się od ludzi. Bo tak jak mówię, to, że coś fajnie wygląda ekskluzywnie i jest drogie, to nie znaczy wcale, że tam coś będzie dobrego. Warto tutaj naprawdę sprawdzić i nie ma tutaj żadnych reguł, które by tym się kierowały. Czy warto jadać codziennie bardzo drogo? Nie sądzę, nie uważam wręcz, że trzeba coś takiego robić. Nawet jakbym miał nieskończoną ilość pieniędzy, to też zapewne dalej jadałbym w tych street foodach, gdzie wiem, że jedzenie jest dobre, świeże, dopiero co przywiezione, fajnie zrobione naturalnie, bez jakiejś tam specjalnej chemii. Więc dla mnie, no ja jestem takim człowiekiem, który no nie ma problemu tutaj, nie patrzy i nie musi dowartościowywać się tym, że jada drogo. No i ostatni 10. punkt, czyli edukacja. I teraz edukacja. Czy warto wydawać pieniądze na edukację? Jeśli chodzi o książki, to uważam, że jak najbardziej tak. Nie mówię tu o tradycyjnej edukacji, tam, której się uczymy, bo to o tym już nagrywałem filmy na naszym kanale. Podsumowując tylko, uważam, że tradycyjna edukacja, jako że jest darmowa w Polsce, warto przez nią przejść. Jeśli też masz szansę zrobić studia, jakieś łatwe, jak nie masz jakichś tam specjalnych specyfikacji jeszcze,
Jeśli chodzi o Twoją karierę, to też oczywiście warto je zrobić, bo będą one kiedyś dużo warte w Twoim życiu, a w świecie naprawdę jest to wyższe wykształcenie bardzo szanowane. W Polsce się zdewaluowało, ale dalej w świecie dużo znaczy, więc warto, zwłaszcza, że to jest darmowe. Chyba, że masz jakieś już specyficzne, chcesz być prawnikiem, lekarzem, informatykiem, no nie, informatykiem to nie warto. Natomiast mówię, prawnikiem, lekarzem, czy jakieś zawody, które wymagają faktycznie tych studiów, żeby je skończyć, to wtedy warto to robić. Natomiast mówimy tutaj o dodatkowej edukacji, z której żaden z Was czy żadna z Was nie powinien rezygnować, bo w dzisiejszych czasach no, studia zwykłe nawet nie dają Ci za wiele wiedzy i jakichś praktycznych umiejętności i trzeba się uczyć samemu. I jeśli chodzi o książki teraz, to ja uważam, że książki warto kupować. Zwłaszcza, że to jest wydatek kilkudziesięciu złotych i nawet jak przeczytasz kiepską książkę, to może się zdarzyć, że jakieś jedno zdanie w tej książce faktycznie zmieni Twoje życie, wpłynie pozytywnie na Twoje życie i wtedy to kilkadziesiąt złotych na pewno Ci się zwróci. A jeśli chodzi o jakieś droższe właśnie kursy, szkolenia różnego rodzaju, mogą to być kursy językowe, czy kursy jakiejś gry na gitarze, czy jakiegoś sportu, czy właśnie tak wyzwanie 90 dni, kurs zarządzania Twoim życiem, czy umiejętności miękkie i jeszcze jakieś inne rzeczy, to tutaj warto się zastanowić, ponieważ rynek szkoleniowy w Polsce jest jeszcze w powijakach. Tak naprawdę ma może kilkanaście lat. Jeszcze 20-25 lat temu to były jakieś indywidualne osoby, gdzie tam uczyły kogoś gry na gitarze właśnie, czy jakieś korepetycje z języków. Natomiast rozwija się ten rynek dosyć dynamicznie, ale jeszcze nie jest na tyle dojrzały, żeby właśnie jednostki słabe odpadły. Ci, co słabo uczą, a ci, co bardzo dobrze uczą, tylko zostali. Więc warto tutaj sprawdzać. I ja Ci mogę podać dwie metody weryfikacji, które uważam za najcenniejsze i które ja stosuję na przykład, jeśli wybieram jakieś kursy. Pierwsza rzecz to jest opinie innych ludzi. Czyli żeby znaleźć opinię, tylko nie tak, że ktoś ma dwie, trzy opinie tekstowe, tylko najlepiej filmy też, żeby to było w miarę wiarygodne i posłuchać po prostu osób, które już ukończyły. Im więcej tych opinii, tym lepiej, no bo wtedy masz większe prawdopodobieństwo, że kurs spełni Twoje oczekiwania. I warto posłuchać, czy te osoby właśnie opowiadają o tym, jakie mają rezultaty, to czegoś Ty byś faktycznie oczekiwał w swoim przypadku, nie? Druga rzecz to jest taka, żeby po prostu sprawdzić, czy dana szkoła gwarantuje efekty. Czy daje jakąkolwiek gwarancję po prostu tego, co oni uczą? Czy po prostu przychodzisz, nie wiesz, czego się spodziewać i też nie wiesz, jakie będziesz miał rezultaty? Czy może coś Ci gwarantują? My na przykład w wyzwaniu 90 dni każdej osobie, która przyłącza się do kursu, który trwa 90 dni, dajemy pierwszych 30 dni z pełną gwarancją zadowolenia. Znaczy cały kurs jest z pełną gwarancją, natomiast pierwszych 30 dni masz takich, że możesz 30 dnia do nas przyjść po przerobieniu 1/3 kursu, powiedzieć, że Ci się nie podoba, oddamy Ci wszystkie pieniądze. Natomiast takich przypadków mieliśmy 0,5% dotychczas z 2300 osób, które przez ten kurs przeszły albo nadal idą, więc jest to bardzo mało, ale dajemy Wam mimo wszystko taką opcję cały czas, bo ja chcę, żeby każdy z Was czuł się właśnie bezpiecznie, że Ty robisz kurs, żeby ta wymiana pomiędzy nami, że Ty płacisz za jakiś kurs, my dajemy Ci jakąś wiedzę i jakieś umiejętności, pomagamy Ci wdrożyć właśnie jakieś zmiany w Twoim życiu, że Ty jesteś pewien, że na pewno będziesz zadowolony, bo albo faktycznie spełnimy Twoje oczekiwania, zmienisz swoje życie w nieprawdopodobny sposób i stwierdzisz, że to była najlepsza inwestycja Twojego życia i będziesz sobie kontynuować kurs, albo stwierdzisz, że nie, no to zwrócimy Ci pieniądze, więc w zasadzie to, czego się nauczyłeś, dostaniesz za darmo. Dostaniesz to za darmo, więc uważam to za bardzo fair deal, uważam, że to jest fair praktyka. I też warto właśnie sprawdzić, jeśli gdzieś chcesz się szkolić, czy faktycznie te osoby dają Ci jakąś gwarancję, czy one oprócz tego, co Ci obiecują, to jeszcze też kładą właśnie finansowe tutaj jakieś zobowiązania wobec tego kursu, nie? Czy faktycznie się zobowiązują, że na pewno spełnią Twoje oczekiwania, jak nie, to za darmo wykonają swoją pracę. Więc tutaj właśnie w ten sposób my na przykład działamy i też polecam Ci właśnie szukać tego typu nauczycieli, no bo wtedy na pewno będziesz zadowolony, no. Najwyżej czegoś się tam nauczysz, troszkę czasu poświęcisz i tyle, jeśli Ci się nie spodoba. Natomiast jeśli Ci się spodoba, no to super, wszystko, nic, tylko się cieszyć i bić brawo. Więc warto tutaj właśnie sprawdzić, zwłaszcza tak jak mówię. Zresztą ten rynek, ja Ci powiem też, ja włożyłem pieniędzy dużo w różne szkolenia, z których też na przykład nie byłem zadowolony w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy tam też robią kichę, nawet jedni z większych trenerów tam, którzy uczą biznesu czy jakichś tego typu rzeczy, więc to się dzieje na całym świecie i zawsze warto właśnie patrzeć i w jaki sposób wydajesz swoje pieniądze, bo przecież je ciężko na nie pracujesz i nie po to, żeby je gdzieś przepuścić po prostu i stracić. Natomiast podsumowując, ja uważam, że edukacja tak naprawdę jest
w moim życiu na pewno była najlepszą inwestycją mojego życia, bo tyle zmian, co ja wprowadziłem po prostu, to ja no nie byłbym nigdzie tak naprawdę bez tego, czego się nauczyłem. I patrzę tak samo na inne osoby, w jaki sposób właśnie im to procentuje później i widzę, że to nie jest tylko to właśnie, że ty przerobisz jakiś sobie kurs i on dla ciebie działa przez kilka dni, bo przeważnie uczymy się jakichś umiejętności, które zostaną z nami na całe życie. Więc później masz kilkadziesiąt lat na to, żeby odcinać kupony właśnie od czegoś, czego się nauczyłeś. Jak nauczysz się raz zarządzania finansami, i tu przypominam, że właśnie o tych dwóch szkoleniach, że dla was za darmo poprowadzę o 13 i 17, o 13 o marketingu, o 17 o zarządzaniu waszymi prywatnymi finansami i planowaniu tych finansów. No i na przykład jeśli nauczysz się zarządzać tymi finansami, to przecież na najbliższych kilkadziesiąt lat twojego życia będzie ci to procentować. Sam się zastanów, ile błędnych decyzji możesz uniknąć, a ile dobrych decyzji podjąć, no i może wyjść, że to będzie dla ciebie warte miliony. Zarządzanie swoim czasem też może być warte dla ciebie dziesiątki milionów, setki milionów, to zależy w jaką liczbę celujesz, ale nawet jeśli zarabiasz i zaoszczędzisz nawet 200 zł miesięcznie. W ciągu roku 2400, 10 lat, 24 tysiące, 50 lat życia, to jest 120 kilka tysięcy złotych, nie? Więc automatycznie sam możesz zobaczyć tutaj, że później zwrot jest przeogromny właśnie z takich umiejętności, zwłaszcza miękkich, które mogą ci towarzyszyć przez całe twoje życie. Więc ja uważam, edukacja jak najbardziej warto. Warto też posprawdzać odpowiednio wszystko, ale tutaj nie zapominać o tym, żeby stawać się lepszym człowiekiem. Więc jeśli ten film ci się spodobał, jeśli uważasz go za wartościowy, podeślij swoim znajomym, daj łapkę w górę, napisz komentarz tutaj, podyskutujemy, napiszcie, co wy uważacie, że jest warte. Oczywiście, tak jak mówię, to jest moja subiektywna lista, więc każdy z was ma inne priorytety i będzie inaczej spoglądał. Chętnie poznam tutaj wasze zdanie. No i widzimy się w niedzielę na tych dwóch szkoleniach. Więc do zobaczenia. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!